Nie istnieje żaden system dystrybucji podstawowej bezwarunkowej kwoty pieniężnej, który by zapewniał środki dla każdego obywatela na pokrycie jego podstawowych potrzeb egzystencjalnych. W Polsce skazuje się obywateli polskich na śmierć. Proszę Państwa, nie pozwala się ludziom pracować, zarabiać. Nie pozwala się. Jednocześnie nie ma takiego systemu, który by ludzi chronił ich przed śmiercią głodową lub przed koniecznością wyjazdu za granicę. Zatem to jest celowe działanie zbrodnicze i w tym uczestniczy ZUS. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I oczywiście nie możemy się zgodzić na tak zwany bezwarunkowy dochód gwarantowany, jeżeli będzie wypłacany on po prostu pod jakimiś warunkami. Nie można się na to godzić, bo to będzie wdrożenie nas w nowy NWO, tak zwany system NWO, gdzie w każdej chwili mogą ci odciąć pieniądze, jeżeli na przykład zrobisz opozycję polityczną, prawda? Tak jak to zrobiono w Kanadzie, zablokowali ludziom konta bankowe, więc to też trzeba mieć na uwadze. Ale my mamy mieć prawo do tego, żeby pracować na własny rachunek bez żadnych obciążeń finansowych ani biurokratycznych. To jest nasze prawo do życia. Jeżeli Państwo nie zaczniecie po prostu walczyć o te Wasze prawa i nadal będziecie się uginać pod decyzjami sędziów, komorników i urzędników, którzy wyłudzają na Was pieniądze, bo już wszyscy mówią, że ZUS jest bankrutem i teraz już są ludzie, którzy piszą do ZUS-u, aby po prostu otrzymywać raporty te prawdziwe, bo podobno jest to piramida finansowa, jest to jedno wielkie oszustwo, ale nikt nie może tego odkryć, dlatego że nie ma dostępu do informacji, które by były prawdziwe i rzetelne. Tak się wydaje, że tak jest. Jeśli ktoś chce wiedzieć, w jaki sposób ZUS walczy z takimi obywatelami, którzy próbują swoje naturalne prawa człowieka wyegzekwować, to proszę się skontaktować z ludźmi poszkodowanymi przez ZUS, którzy mają skromne dochody ze swojej pracy, ale nie na tyle wysokie, aby po utrzymaniu siebie byli w stanie zapłacić jeszcze ZUS-owski haracz, byli ciągani przez lata po sądach przez ZUS. Tacy urzędnicy, ciągający obywateli po sądach w celu zanegowania obywatelom polskim prawa do życia, poprzez zanegowanie możliwości utrzymania się obywateli, poprzez pracę własnych rąk, powinni zostać postawieni przed plutonem egzekucyjnym, jako dopuszczający się zbrodni przeciwko ludzkości. Mam nadzieję, że tacy urzędnicy będą już wkrótce osądzeni i karani na zasadach norymberskich i w oparciu o prawo naturalne. Gdyby Polska była krajem cywilizowanym, to nasze podstawowe, naturalne prawa człowieka byłyby respektowane i w życiu gospodarczym egzekwowane. Każdy miałby prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, nawet w skali mikro, bez żadnych barier biurokratyczno-prawnych, ani bez żadnych obciążeń finansowych. Każdy miałby możliwość zarobienia pieniędzy, choćby na podstawowe potrzeby gwarantujące przetrwanie. Ale jak widać, jesteśmy rządzeni przez barbarzyńskie, obce nam kulturowo i cywilizacyjnie elity i im podobnych bezdusznych urzędników. Proszę Państwa, jeszcze pozostaje kwestia wypłacania nienależnych obcym państwom jakichś świadczeń ZUS-u. Na jakiej podstawie my tutaj realizujemy świadczenia ZUS-owskie dla Ukraińców? Na jakiej podstawie, przepraszam? A na jakiej podstawie realizujemy jakieś zobowiązania, nie wiadomo skąd wynikłe, w stosunku do obywateli izraelskich? Więc proszę Państwa, trzeba się nad tym zastanowić. Co my będziemy za chwilę cały świat utrzymywać? A przecież Polonii tak zwanej polskiej, mówię o tych akurat, którzy po prostu za pomocą oszustwa wyłudzili polskie paszporty. I teraz co, my im będziemy wypłacać jeszcze jakieś tam środki, a może im wypłacamy z ZUS-u? Proszę Państwa, to wszystko trzeba odkryć i musimy zakończyć ten moment eksploatacji Polaków, wysyłania nas na emigrację, niepozwolenia nam żyć w własnym kraju, bo my musimy utrzymać nie dość, że naszych rodziców i emerytów, to jeszcze musimy utrzymywać obywateli obcych państw. A przepraszam, a dlaczego? A dlaczego? A dlaczego nas nie utrzymują Niemcy, a nie utrzymują nas Francuzi?
Dlaczego mamy utrzymać Ukraińców albo jakiś Rosjan? No przepraszam, chyba coś tu jest nie tak. Polacy, obudźcie się, bo za chwilę odbiorą wam domy, co już teraz przygotowują dokumenty, żeby wam odebrać domy. Każdego będą mogli z ulicy sprzątnąć, wsadzić tylko na domniemaniu do psychiatryka i na podstawie decyzji urzędowej odebrać mu dom, majątek, samochód, wszystko co posiada. Zgodnie z tak zwanym prawem. Proszę Państwa, wczoraj przegłosowywali ustawę, której nie przegłosowali odnośnie aborcji. I co? Czyli oni potwierdzili, posłowie w Sejmie, że idą drogą Hitlera. Dlaczego była możliwa II wojna światowa? Dlatego, że nikt nie był w stanie zatrzymać Hitlera. I w tej chwili taką samą sytuację mamy w Polsce. Mamy rządy nazistowskie i do momentu, kiedy my ich nie zatrzymamy, to oni będą realizować agendę globalnego porządku świata. Na dodatek przygotowują nas oczywiście do wojny. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Czas, by Polacy bezpośrednio zdecydowali, w jakim kraju chcą żyć i czy nadal chcą popierać elity polityczne, które łamią ich podstawowe naturalne prawa człowieka, w tym prawo podstawowe, bo prawo do życia, zabraniając Polakom de facto pracować, a więc zabraniają nam żyć. To jest skandal. I jeszcze kłamią, że praca jest brud. Co za wierutne kłamstwo. Mnóstwo tych różnych firm, które oferują pracę. A co oni robią? Tak naprawdę ci pośrednicy, proszę Państwa, którzy oferują pracę, te różne agencje pracy, zbierają od ludzi informacje. To jest, proszę Państwa, wywiad, a nie oferowanie pracy. To jest oszustwo, jedno wielkie oszustwo. Zbierają od Polaków wywiad, CV zbierają, gdzie wszystko chcą o tych ludziach wiedzieć, przeprowadzają z nimi wywiady. Czyli wywiad, tak zwane spotkanie o pracę. A to jest, proszę Państwa, wywiad płacony przez globalistów. Oni pracy żadnej nie mają. Także tak to, proszę Państwa, wygląda. Proszę Państwa, czas, by Polacy upomnieli się o swoje niezbywalne, naturalne prawo do życia, również w życiu gospodarczym. W obronie koniecznej, podstawowego, niezbywalnego, naturalnego prawa narodu polskiego do życia, działając z mocy praw suwerena państwa polskiego w oparciu o artykuł 4 ustęp 2 Konstytucji, czyli bezpośrednio ogłaszam bojkot opłacania składek na ZUS. Bojkot ZUS. Jeszcze Polska je zginęła. Mówiła do Państwa Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Podają, proszę Państwa, do siebie numer telefonu. 737-858-252. Szanowni Państwo, ci, którzy z Was myślą o zakończeniu działalności gospodarczej, bo nie stać Was na ZUS, nie róbcie tego. Jeżeli jakiś urzędnik będzie Wam chciał coś odebrać, grupujcie się. Nie pozwalajcie im, aby Wam cokolwiek odbierano. Następnie tych ludzi po prostu zgłaszajcie do sądów, że chcecie, żeby byli sądzeni na prawie naturalnym. I przedstawiajcie, że oni łamią Wasze naturalne prawa człowieka. Zachęcam jednocześnie do popierania z tej strony www.tymczasowaradastanu.wordpress.com z artykułu pod tytułem Przedsądowe wezwanie do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Gertrudy Uścińskiej w sprawie zbrodni przeciwko ludzkości. Proszę Państwa, tam również jest opublikowany praktyczne kompendium prawa naturalnego oraz dokument o godności. Warto, abyście Państwo to wiedzieli, abyście Państwo to pobierali również i zarządzali Państwem polskim w sytuacji zagrożenia. Więc proszę Państwa, proszę pobierać to, kolportować, drukować, rozdawać ludziom, dlatego że musimy być przygotowani na ten walec, który teraz idzie. Jesteśmy niszczeni biologicznie, mentalnie i duchowo przez rząd Warszawy, który jest, a nie ma siły, bo nie ma odważnych. Wszyscy czekają, nie wiem na co, żeby po prostu te kwestie definitywnie załatwić. Dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i bardzo proszę o aktywność, bo inaczej zginiemy wszyscy. Ograbią nas zgodnie z tak zwanym ich prawem.